Jarosław Bieniuk od śmierci Anny Przybylskiej przez wiele lat nie mógł ułożyć sobie życia prywatnego. Sportowiec był co prawda w kilku związkach, ale dość szybko się one kończyły. O jego miłosnych podbojach głośno było, gdy związał się z Martyną Gliwińską. Ich relacja nie przetrwała próby czasu, a rozstanie zbiegło się w czasie z wiadomością o ciąży influencerki. I tak oto Jarosław doczekał się kolejnego dziecka Kazimierza. Od kilku miesięcy Bieniuk jest jednak szczęśliwej relacji z modelką Zuzanną. Para potwierdziła swój związek pod koniec zeszłego roku, dodając wspólne zdjęcie na social media. Jak wiadomo, zdążyli oni już ze sobą zamieszkać i lubią dzielić się z obserwatorami wspólnie spędzanymi chwilami. W poniedziałkowym Insta Stories Zuzanna Patstwa dała możliwość zadawania pytań obserwatorom. Jednym z tematów, który zaintrygował jej fanów, była kwestia związku modelki z Jarosławem Bieniukiem. Zapytali oni, o co najczęściej się kłócą oraz jak radzą sobie w trudnych chwilach. Trudne pytanie, gdyż nie ma takiej rzeczy, o którą często się kłócimy. Jak jest jakiś problem, staramy się go rozwiązać. Nie praktykujemy tak zwanych cichych dni, każdą sprawę omawiamy na bieżąco, odpowiedziała na swoim profilu. Obserwatorzy bardzo chcieli dowiedzieć się także jak przeszłość Jarosława Bieniuka wpływa na ich relacje. Nie jest tajemnicą, że do dziś o partnerze Zuzanny często mówi się w kontekście Anny Przybylskiej. Fani podejrzewają, że może to mieć negatywny wpływ na związek modelki i sportowca. Myślę, że wszyscy kochamy Anię. Sama miałam okazję ją poznać wiele lat temu, bardzo miło to wspominam. Życie pisze własne scenariusze. Czy jest ciężko? Myślę, że czasami tak, ale należy żyć tym, co jest teraz. Ania na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Czytamy na jej Insta Stories. Zuzanna opowiedziała też, jak odnajduje się w roli macochy. Jestem osobą zadaniową, uwielbiam, kiedy się dużo dzieje, a z dziećmi nigdy nie ma nudy. Myślę, że osobie z innym charakterem mogłoby być ciężko. Ja się odnajduję w każdej sytuacji, podsumowała.